Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo pozytywny odbiór poprzedniego epizodu dotyczącego Fimi X8 Mini. Dzisiaj mamy drugą część, będziemy ćwiczyli aplikacje, inteligentne tryby lotu. Także jest dużo takich ciekawostek odnośnie aplikacji, samych lotów i funkcjonalności. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek. W międzyczasie też znalazłem taki adapter, jeżeli chodzi o tablet i mam już iPada Mini zamontowanego w kontrolerze. Także widać, że z każdym dniem jest trochę lepiej. Setting center i radio. Teraz promień ustalę. Radius 7 metrów, może być może 10. Tak jak teraz. Ok, set radius. Muszę być 5 metrów lub wyżej. Dobra, mamy to. Flight chciałbym bardzo wolno polecieć, 1 metr na sekundę wystarczy, 1,5, żeby mnie tutaj nic nie zaskoczyło. Mogę latać clockwise albo counterclockwise. No to spróbujmy w takim razie i tak, żeby zwrócił się do mnie i clockwise, czyli zgodnie, chociaż nie, counterclockwise, przeciwnie ruchu wskazówek zegara. Go! The drone has reached auto takeoff altitude. Mamy to. Zobaczmy, jak on sobie radzi. Wygląda na to, że radzi sobie dość dobrze i mnie ogarnia. Leci tak jak chciałem, bardzo płynnie, jeżeli chodzi o prędkość. Wygląda to świetnie. Bardzo płynnie i ładnie leci w tym krążeniu. Podoba mi się, jak najbardziej na tak jestem. Jeżeli chodzi o tę funkcjonalność Orbit. Wygląda to bardzo ładnie. Smart Track Trace. I to jest to, czego nie ma w DJI. Zobaczmy, jak on sobie radzi. Teraz spróbuję lekko okrążyć mój statyw. Cały czas mnie ma w obiektywie. Chcę troszeczkę odejść. Leci za mną. Radzi sobie. Jest, śledzi mnie ładnie. Tak, w sensie idę do niego. Aha, tak to wygląda. Zgubił mnie teraz. W tą stronę? Leci za mną. Świetnie. Radzi sobie dość ładnie. Tym. Świetnie, trace jest zrobiony. Smart track, profile, ok. Go, jestem. I teraz powinien mnie z profilu. Leci bokiem. W jedną stronę. Teraz idę w drugą stronę. Dobra, to jest zrobione i on sobie tutaj całkiem dobrze w tym trybie radzi. Szczególnie profile mi się podoba. Lock. Ok. Mamy to. Go. I teraz powinien faktycznie, tak jak ja się przemieszczam, tak śledzić mnie w trybie spotlight bez latania. Podnosi gimbal? Podnosi. To działa, kurczę. Dobra, trochę szybciej. Wygląda to bardzo dobrze. Ogarnia i nadąża. To jest to, o co chodziło. Świetnie. Spróbujmy w takim razie tap fly. Tap fly. Dalej trochę, ok? Czyli tu. Z prędkością bardzo małą, 2 metry na sekundę. Go. I zobaczmy, jak on sobie radzi. Przez chwilę się nawiązuje. Podnosi się. Zwiększa wysokość. Bardzo ładnie idzie w trybie Tap Fly. To jest genialne i to jest dużo lepsze od Mini. Miniakowi brakuje takich funkcjonalności, słuchajcie, jak między innymi Tap Fly. Pod tym względem duży plus i mogę powiedzieć, że dron spisuje się tutaj bardzo, bardzo dobrze. Jak najbardziej, misja skompletowana. To, co mi się tutaj jeszcze bardzo podoba, oprócz Tap Fly, to jest Waypoints na mapie. Ok, zaznaczmy mu punkty. Pierwszy punkt.
na wysokości 11 metrów. I tutaj chciałbym, żeby zrobił tylko nam shoot in 5 seconds, tak? Następny punkt tu, też na powiedzmy, że na 5 metrach, też chciałbym, żeby nagrał coś. Następnie tu, na 14 metrach, też shoot. Tutaj, dystans 10, no to zróbmy tutaj ostatni, też shoot 5 metrów na niżej, na 5 metrach. I to byłoby wszystko. Go! Zobaczmy teraz, czy to się nagrywa. Teraz nagrywam i on idzie ze swoją misją do pierwszego punktu. Świetnie. Waypoints mi się bardzo podobają, bo to jest jeden z najlepszych tutaj trybów inteligentnych. Ja mu od razu włączyłem nagrywanie i to był błąd. Ale może po prostu chciałem mieć to nagrywanie. W każdym razie, teraz zmierzamy do punktu numer 2. Poszedł do punktu numer 2, tak? Świetnie. Teraz będzie punkt numer 3, on się tutaj powinien podnieść też. W stronę tych drzew, tak? I za chwilę powinien zmienić orientację do punktu numer 4, który będzie już punktem końcowym. Tak, i to wygląda bardzo ładnie. W tej chwili będziemy się przemieszczali już do punktu numer 4. Wygląda to bardzo dobrze pod tym względem. Świetnie. Waypoints są genialne. Ja tutaj nie używam może dużych odległości, ale nie szkodzi. Widać, że ogarnia to bardzo dobrze i fajnie byłoby, gdyby Mini miał taką aktualizację, gdyby Mini 2 mógł coś takiego zrobić, jak właśnie Waypoints. Spróbujmy Spiral. Te tryby inteligentne ma lepsze niż Miniaku, kurczę, bo on ma te całe quickshoty, ma Tap Fly, ma Active Track właśnie. Pod tym względem poprawili to Xiaomi, natomiast inne rzeczy trochę cierpią. Leci po takiej spirali. Czy on się powoli podnosi? No, profil mu dałem po prostu niezbyt szeroki, bo nie chciałem, żeby nam tutaj wleciał w drzewa. Ale to wygląda ok. Wieje, więc ja się przesuwam w jedną stronę. Quickshoty. Wszystkie zrobimy jak najniżej. Soar. Go. 3, 2, 1. Start. Wchodzi na 20 metrów. Nieco targa nim wiatr. Nie jestem też w centrum kadru, ale wchodzi. Teraz wraca. Następny jest droni. No to spróbujmy droni zrobić. 20 metrów. Go. Idzie droni ładnie. Świetnie. I wraca do mnie. Następny będzie orbit. Start. The drone has reached auto takeoff altitude. The drone has reached auto takeoff altitude. Świetnie. The drone has reached auto takeoff altitude. Chciałbym jeszcze sprawdzić, jak się mają tryby, które się nazywają Cinematic Mode. Ok, to jest podobne jak w DJI. Jedziemy. Przód. Gimbal do góry. Popuszczam drążek i on sobie jeszcze ładnie sunie do przodu. Ogólnie leci dobrze, dość pewnie jak na wiatr. Gimbala troszkę dam do góry. Teraz puszczam drążek i on sobie tak delikatnie jeszcze leci. I to wygląda ładnie. Dobra, to jest to.
Następny tryb to jest tryb tripod. Ok, zobaczmy, jak on się miewa w tripod. Jakie prędkości jest w stanie nam osiągnąć tutaj. Faktycznie, tego brakuje też w miniaku. Tego 1 metr na sekundę, takiej bardzo małej prędkości, tego bardzo brakuje w miniaku. Dobra, kończy się powoli akumulator. Za każdym razem trzeba potwierdzać i następny tryb to jest course lock i fixed wing. No to spróbujmy jeszcze fixed wing może. Jestem na pięciu, to spróbujmy, jak on się tutaj ma. Czy on leci tak jak fixed wings? Troszeczkę, ale nie tak bardzo. Low battery. Please land ASAP to avoid damaging. Dobra, będziemy lądować zaraz. Tak, to jest fixed wing. Stop. Stop. Low battery mamy, ale spróbujmy odlecieć kawałek. Może w tamtą stronę, żeby zobaczyć, jak by to wyglądało, jeżeli chodzi o... Wideo? Obraz jest delikatnie, mam wrażenie, prześwietlony tutaj w chmurkach. Będziemy lądowali powoli. Tak jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejsze próby tych inteligentnych trybów lotu, ja jestem bardzo zaskoczony tym, że Fimi spisuje się naprawdę rewelacyjnie. Testowałem różne tanie drony, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. On naprawdę precyzyjnie krąży, precyzyjne ma śledzenie. Całkiem dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o spirale, ale waypoints to już przebił wszystkie moje oczekiwania. Naprawdę dobrze zrobił waypoints. Nie dość, że mogłem ustawić prędkość, z jaką przemieszcza się po punktach, to jeszcze mogłem ustawić akcję, jaką wykonuje w danym punkcie. Rewelacja po prostu. Ja jestem zaskoczony. Dzisiejszy odcinek pokazał, że nie można przekreślać danego drona od razu na wstępie, dlatego że każdy dron ma coś w sobie i ja Wam muszę powiedzieć, że kocham wszystkie drony. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji i za miłe komentarze. Napiszcie bardzo proszę, co nagrać w trzeciej części, dlatego że jeszcze planuję pojutrze kolejny film. I dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście zapraszam do zostawienia suba, łapki w górę i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie już pojutrze. Pa!